Cześć, witam serdecznie. Przyjechało do mnie zamówienie od Schwertera, więc dzisiaj zapraszam na rozpakowanie paczki. Po złożeniu zamówienia Schwerter wysyła maila, w którym radzi, żeby paczkę trzymać przynajmniej 12 godzin w temperaturze pokojowej przed otwarciem. Pozwala to uniknąć szoku termicznego i myślę, że jest szczególnie ważne właśnie w zimie, kiedy mamy dużą różnicę temperatur na zewnątrz i w domu. Przyznam się, że ja normalnie ten krok pomijam, ale wydaje mi się, że jednak w zimie warto się tej zasady trzymać. Dlatego moja paczka stała przez noc w salonie. Zobaczmy, co jest w środku. Zapraszam. Tym razem w paczce powinno być kilka różnych gatunków. Zamówiłam 10 storczyków. Staram się nie zamawiać storczyków w zimie, ale wiecie jak jest. Czasem ciężko się oprzeć. Widzę, że wszystko jest dodatkowo zabezpieczone folią. Zimowe pakowanie. Faktura. Widzę też, że środek owadobójczy, który zamówiłam, jest dodatkowo przyklejony do pudełka. Pewnie, żeby nie uszkodził storczyków. Więc najpierw go wyciągnę. Poprzednim razem zamówiłam ten środek przeciwko misecznikom, tarcznikom i wełnowcom i powiem Wam, że działa jak magia po pierwszym spryskaniu. Pozbyłam się na dobre i wełnowców, i tarczników, więc zamówiłam dwie dodatkowe butelki. Widzę, że w pudełku jest też heatpack do utrzymania temperatury. Normalnie sklepy życzą sobie za to dodatkowe pieniądze, zazwyczaj około 3 euro. Od Schwertera za darmo. Przejdźmy do storczyków. Pierwszy to Erangis Rodosticta, którego już mam w kolekcji, ale zjadły go wciornastki. Uszkodziły koronę i myślę, że już nic z niego nie będzie. O, jakie maleństwo! Jaki maluszek! Ale ma piękne korzonki. Zdrowa roślinka i nawet jest końcówka rosnącego korzenia. Nie wiem, czy widzicie. Kolejny storczyk, który nie ma etykiety. O, wow! To jest Macodes sanderiana. I będzie kwitł. Ale numer. Wow, piękny, duży. Mam nadzieję, że dobrze ukorzeniony. Popatrzcie, jakie piękne liście. Do Macodesa sanderiana nie mam szczęścia. Zabiłam już dwa, ale stwierdziłam, że może od Schwertera będzie jakiś silniejszy okaz. I rzeczywiście wygląda super. O, okej. To jest na pewno Brassolelia Yellowback. Jak wiecie, myślałam, że mam ją w kolekcji, ale się okazało, że była źle oznakowana. Widzę, że chyba ma trochę nadłamaną pseudobulwę. Niestety. Ale to jest storczyk pełen wigoru, więc myślę, że tutaj nie powinno być żadnego problemu. No i już widzę, zaczyna tutaj nowa rosnąć. To jest jakiś duży storczyk, nawet nie wiem, co to może być. O, wow! Myślę, że to chyba Epidendrum ciliari. Tak, Epidendrum ciliari. Piękny storczyk. Widzę, że zdrowy system korzeniowy. Nowe pseudobulwy. A tutaj Phalaenopsis. Zobaczymy, który, bo zamówiłam dwa.
też piękny, zdrowy, rosnący korzeń. Cóż to jest? A, Phalaenopsis maculata. Jest malutki, ale ten storczyk jest miniaturką. Och, wow. Ok. Tutaj też mamy pąk kwiatowy, to jest Dendrobium cuthbertsoniae. Miałam go już kiedyś, ale mnie nienawidził i szybko umarł. Postanowiłam, że spróbuję raz jeszcze. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Paphiopedilum ferianum, które ma kwiaty jak z bajki. Wyglądają, jakby miały wąsy. Tutaj kolejny sabotek, Paphiopedilum niveum. Ten ma piękne białe kwiaty. Młodziutka specjoza. O, wow. Ostatni storczyk. Phalaenopsis Brother Prince Haitoni. Teoretycznie storczyków w zimie się nie powinno przesadzać. Nie powinno się też przesadzać storczyków, które dopiero co przynieśliśmy do domu. Ja jednak zawsze oceniam sytuację. Na przykład wiem, że nie mogę uprawiać katlei czy Phalaenopsisa w sphagnum, bo mi po prostu zgniją. Wiem też, że Dendrobium cuthbertsoniae nie może zostać w korze. Musi być przesadzone do sphagnum w moich warunkach. W szklarni panują po prostu inne warunki niż w domu. Ja zazwyczaj po prostu podejmuję ryzyko i storczyki, które uważam, że muszą być przesadzone, przesadzam od razu. Zazwyczaj zwracam też uwagę na jakość podłoża. Jeżeli jest już bardzo rozłożone, to też wolę przesadzić. Zajmę się teraz storczykami i przyjrzymy im się bliżej. Jak powiedziałam, tak zrobiłam. Wszystkie storczyki trafiły do nowego podłoża. Teraz po niecałych 2 miesiącach w moim domu pokażę Wam, jak wyglądają i w czym są posadzone. Macodes sanderiana rośnie w sphagnum. Pilnuję, żeby podłoże było zawsze wilgotne. Traci stary liść, ale to jest zupełnie normalne. Pomimo przesadzenia kontynuował pęd kwiatowy i teraz kwitnie. Kwiaty są niezbyt ciekawe, nie mają też żadnego zapachu. Stoi na stoliku przed oknem w moim salonie. Jest to dość jasne stanowisko, chociaż nie padają tutaj bezpośrednie promienie słoneczne. Paphiopedilum niveum przesadziłam do kory, sphagnum i chipsów kokosowych. Rośnie na półce ze sztucznym oświetleniem, więc ma sporo światła. W tym momencie produkuje nowy liść. Epidendrum ciliari rośnie w korze i sphagnum, również pod lampą. Zaczyna produkować piękny system korzeniowy. Nie mam zbyt dużego doświadczenia w uprawie epidendrum, ale ten storczyk urzekł mnie swoimi kwiatami i tym, że pachnie w nocy. Brassolelie yellowbird przesadziłam do kory, sphagnum, chipsów kokosowych i odrobiny węgla. Z nadłamanej pseudobulwy storczyk wypuszcza 2 nowe, jedna już jest dość sporych rozmiarów. Na drugiej pseudobulwie też pęcznieje oczko, więc ten storczyk na ten moment ma 3 kierunki wzrostu. Wypuszcza też masę nowych korzeni i z tego co widzę nie straciła starych. Ten storczyk świetnie się nadaje do uprawy na jasnym parapecie i tak też rośnie u mnie, na parapecie w salonie. Sabotek ferianum rośnie w korze, chipsach kokosowych i sphagnum. Kiedy go przesadzałam, miał tylko 2 korzonki, widać, że jest to świeży storczyk z importu. Niemniej jednak rośnie bardzo ładnie i produkuje nowy liść. Botaniczny Phalaenopsis maculata też rośnie w mieszance kory, sphagnum, chipsów kokosowych i odrobiny węgla. Rośnie w nieprzezroczystej doniczce, więc nie widzę systemu korzeniowego, ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Kontynuuję produkcję liścia. Ten wygląda pięknie i zdrowo, ale pozwólcie, że pokażę Wam innego, którego też mam w kolekcji. Tak wygląda mój poprzedni Phalaenopsis maculata z innego niemieckiego sklepu. Kiedy go dostałam, roślina matka miała uszkodzoną koronę i storczyk miał dość duże kejki. Jednak na kejki bardzo szybko zaczęły żółknąć liście. Podejrzewam, że to choroba albo bakteryjna, albo wirusowa. Storczyk próbuje teraz wypuścić nowe kejki u podstawy. Na razie dbam o niego normalnie i zobaczę, co się stanie. Bardzo pilnuję, żeby ten storczyk nie miał kontaktu z innymi roślinami, ponieważ cokolwiek mu jest, jest to na pewno bardzo zaraźliwe. A tak wyglądają te storczyki obok siebie.
Jak widać, od Schwertera jest w świetnej formie. Kolejny Phalaenopsis, którego kupiłam jako zastępstwo, bo mam go już w kolekcji. Brother Prince Haitoni. Rośnie pod lampą w korze i sphagnum i szaleje z produkcją korzeni. Miał piękny system korzeniowy, kiedy go przesadzałam. A tak wygląda ten sam storczyk, którego zamówiłam z Orchid Garden. Korzenie były w tragicznym stanie i podejrzewałam, że bardzo długo zajmie, zanim ten storczyk dojdzie do siebie. W tym momencie storczyk wypuszcza nowy korzeń, więc podejrzewam, że wszystko będzie w porządku. Młodziutka Speciosa rośnie w korze i sphagnum. Wygląda na to, że podczas transportu doszło do uszkodzenia najmłodszego liścia, który był jeszcze bardzo świeży i delikatny. Widzę, że storczyk produkuje nowe korzenie w podłożu. Miniaturowe Dendrobium Cuthbertsonia i rośnie w glinianej doniczce i sphagnum. Ten storczyk potrzebuje ciągle wilgotnego podłoża. Nie chcę zapeszać, ale na razie rośnie i nawet kwitnie. Otworzył się pąk, z którym storczyk przybył. To dendrobium jest dość ciężkie w uprawie, więc nie nastawiam się, że zostanie ze mną na zawsze. Ostatni storczyk to Erangis rhodostigta, który rośnie w sphagnum. Nie produkuje ani nowych liści, ani korzeni i widać, że jest to bardzo, bardzo malutka sadzonka. Myślę, że dużo czasu upłynie, zanim zakwitnie, nie mówiąc już o tym, że takie małe sadzonki bardzo ciężko jest utrzymać przy życiu. Ale na szczęście okazuje się, że mój stary Erangis, którego dopadły wciornastki, wypuszcza coś z korony. Jak zwykle w przypadku Schwertera jestem bardzo zadowolona z mojego zamówienia. Storczyki są zdrowe, bez szkodników, z pięknymi systemami korzeniowymi, żadnych przykrych niespodzianek. Myślę, że dużą rolę w tym, jak dobrze rosną storczyki, odegrało tutaj sztuczne oświetlenie i pewnie następny filmik będzie właśnie o tym. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem.